Witam, jest niedziela 4 października, godziny przedpołudniowe. Po drodze, a raczej z niej zboczyłem, zatrzymałem się w zamku pokrzyżackim, który znajduje się w miejscowości właśnie Zamek Bierzgłowski. No i sobie zrobię taką szybką rundę. Nie mogę dobrze filmować moim super telefonem, bo deszcz pada i będzie obraz słabo widoczny, ale postaram się streszczyć i wam pokażę co nieco i powiem kilka zdań. To wchodzimy. Obecnie jest to wioska w powiecie toruńskim, położona niedaleko Torunia, licząca około 500 osób, w gminie Łubienka. Pada deszczyk, raz mocniej, raz słabiej. Tak to właśnie wygląda. Tam widnieje bardzo ciekawa rzecz i tam się właśnie zatrzymam najdłużej na tym spontanicznym spacerze i powiem kilka zdań na temat tej bramy i to, co jest powyżej bramy, i nazywa się tympanonem i jest jej częścią. Otóż ów tympanon przedstawia trzy postacie, trzech rycerzy. Jedna postać na koniu, po prawej z mieczem, po prawej stronie prawdopodobnie też rycerz w postaci pozycji klęczącej, po lewej też rycerz prawdopodobnie z włócznią. Tak się to prezentuje z daleka, trochę się cofnę. Tu mamy taką tablicę. Może tak na wstępie, będę się streszczał, bo w sumie pada, tak jak mówiłem. Tak na wstępie powiem może kilka słów, co to jest w ogóle tympanon. Otóż jest to półokrągłe lub ostrokołowe pole w górnej części portalu, czyli bramy, tak jak tutaj nad prożem, zdobione płasko rzeźbą. Jest to jedna właśnie z definicji. Ten tympanon datowany jest na końcówkę XIII wieku. Być może rzeźba nie jest skomplikowana i dla wielu piękna, jednak co ciekawe, każdy detal ma tutaj znaczenie. O co chodzi? No, chodzi o to na przykład, że tutaj znaczenie też ma to pozycja rycerza konnego, że jest skierowany w lewą stronę, a nie w prawą. Postać rycerza tutaj stojącego, czy też klęczącego. To wszystko miało swoje przesłanie i na pewno stanowiło, bądź też do dzisiaj stanowi, zagadkę dla osób, historyków, którzy poświęcili swoje życie i pasję właśnie okresowi średniowiecza. Podobnie też rzecz ma się przy temacie pieczęci osób ważnych z tego okresu, czyli mówię tu o pieczęciach królewskich, książęcych, czy też biskupich, gdzie oprócz tekstu sama pieczęć już mówiła wiele o osobie, która wystawiła tą pieczęć. Trzeba było trochę wyczyścić tę kamerkę,
No to będę kontynuował. Nie mogę podnosić do góry. Teraz stoję w bramie, nie mogę podnosić za wysoko, bo deszcz pada i zachodzi wszystko no, mgłą, parą. No co dalej? No, tympanony w okresie średniowieczna, w średniowiecza charakterystyczne były zazwyczaj dla świątyń. Czym większe znaczenie budowli, tym zapewne były bardziej okazałe. Częstym motywem przewodnim były sceny wyobrażenia sądu ostatecznego. Właśnie te formy były bardziej popularne na zachodzie Europy. Przykładem może być tympanon portalu kościoła Saint-Foy we Francji. Powstały w latach 1125-1135. No, ta rzeźba jest rozbudowana i zawiera wiele ciekawych detali. A także dosyć głęboki przekaz ikonograficzny, co robi całkiem niezłe wrażenie. Często przed portalami kościołów, katedr odbywały się także sądy kościelne, ale także świeckie. Tutaj na Zamku Bierzgłowskim, zapewne ze względu na charakter i specyfikę zakonu, jakim byli krzyżacy, mieliśmy też zakony joannitów tudzież templariuszy. No, wracając do krzyżaków, no to właśnie mamy takie, a nie inne sceny. Środkowa postać przedstawia prawdopodobnie wielkiego mistrza, a sam tympanon jest jednym z najstarszych, jeżeli chodzi właśnie o rzeźby tego typu. Zbudowane, akurat zrobione z tego materiału, czyli chodzi tutaj o ceramikę. Na terenie byłych Prus. No co, zrobię rundę dookoła. Tutaj mamy kaplicę, chyba msza się odbywa teraz. Całkiem niedawno odbyły się też prace archeologiczne. Był to rok bodajże 2017. No widać w sumie też teraz trochę tak przerwę, bo zacząłem, ale tu chyba nie da rady wejść, nie? To miejsce też wymaga jeszcze nadal jakichś inwestycji. No i wracając do tych prac archeologicznych, to odkryto właśnie tutaj też pozostałości grodu z czasów kultury łużyckiej. I znaleziska tego dokonano właśnie na zamku. Została znaleziona ceramika charakterystyczna dla tej kultury, tego okresu, o którym powiedziałem. Badaniami kierował pan profesor Marcin Wiewiór z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. No tak to wygląda. Tu mamy prawdopodobnie resztki fosy. Zaraz pójdę, tylko przeczyszczę kamerkę. No co, lecę dalej. Zobaczymy, co tam jest. Nie wiem, jakiś park. Jacyś ludzie przyszli.
czy nam szczeczy sobie pozwiedzać. Znowu cały czas tam paruje. No nic, idę dalej, nie będę co chwilę się zatrzymywał. Jeszcze może parę słów powiem o tym miejscu. Otóż w najstarszych źródłach nazwa miejscowości pojawiła się jako Bingelaf, Bierglof czy też Birglaf. Powstanie samego zamku datowane jest na drugą połowę XIII wieku i początek XIV. Co my tu mamy? Aha, no to idziemy tam. No, fajne miejsce na zrobienie grilla pod zamkiem. No, jako że były to czasy niespokojne, XIII wiek, wpadali tu czasem Jadźwingowie, Prusowie, tudzież Litwini. No, jak nie trudno się domyśleć, nie wpadali na ciasto ani kawkę. Przez wiele lat zamek był siedzibą Komturii. Co to jest Komturia dla tych, co może nie wiedzą? Myślę, że sporo osób się orientuje. Była to podstawowa jednostka administracyjno-terytorialno-wojskowa zakonów rycerskich, zarządzana przez Komtura, obejmująca najczęściej zamek wraz z przylegającymi do niego dobrami ziemskimi. I tak to właśnie mówi jedna z definicji. Pierwszym komturem wymienionym z nazwiska, który pojawił się w dokumencie pisanym, był Arnold Kropf. Jest to dokument datowany na 1270 rok. Jak widać, można tutaj sobie zorganizować ognisko. Znowu trzeba poczyścić. No nic, trzeba wracać. W skład Komturii wchodziły także tutaj okoliczne, pomniejsze lub i większe miejscowości, takie jak Barbarka, Bierzgłowo właśnie, Czarne Błoto, Kowrus, Lulkowo, Łążyn, Pędzewo, Piwnice, gdzie dzisiaj właśnie znajduje się jeden z większych w Europie ośrodków badawczych należących akurat do UMK, jeżeli chodzi o astronomię. Byłem akurat tam w tym roku na chwilę. O, kolejne miejscowości to Przeczno, Kładzewo bodajże oraz Świerczynki wchodziły w skład tejże Komturii. Ustanę trochę pod drzewem, może tak nie będzie padać, i dopowiem te kilka zdań. No i będę za chwilę kończył ten filmik. Co jeszcze od 1415 roku Bierzgłowo straciło trochę na znaczeniu. Komturia została zlikwidowana, a terytorium tejże zostało włączone w skład Komturstwa Toruńskiego. Pomimo kolejnej zawieruchy wojennej, jaką była wojna 13-letnia pomiędzy Polską a zakonem, zamek bierzgłowski przetrwał ten czas. Jeżeli chodzi o losy zamku w okresie nowożytnym, to można śmiało powiedzieć, że związane były z nieodległym Toruniem. I tak w 1474 roku król Kazimierz Jagiellończyk zezwolił na wykup zamku przez rajców toruńskich. W roku 1520 z kolei Zygmunt I w zamian za zamek w Świeciu oddał warownię miastu Toruniowi z prawem do dziedziczenia. Wiek XVI to plaga kilku klęsk w postaci pożarów i kolejno w latach 1522, 1580, a także 1590 właśnie nastąpiły te nieszczęścia. Koniec XVII wieku to także w przenośni dosłownie koniec dla zamku bierzgłowskiego.
Dlaczego tak się stało, tej informacji nie znalazłem, jako że tak mocno nie szukałem. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że okolicę nawiedzili swoją obecnością Szwedzi, którzy oprócz zwykłej żołnierskiej swawoli, jak to w każdej armii owych czasów bywało, no akurat ci panowie byli mistrzami wszelakiej destrukcji, chyba z nudów jedli czasem cegły lub też dla rozrywki wysadzali od czasu do czasu w powietrze co popadło. W 1769 roku pod zamkiem, a raczej jego resztkami, rozegrała się bitwa pomiędzy konfederatami barskimi, a także pewną liczbą ochotników z Torunia wspieranych przez 60 żołnierzy rosyjskich. Konfederaci przegrali tą potyczkę, a warownia uległa w późniejszym okresie kompletnemu zniszczeniu. Odbudowa czy też rekonstrukcja nastąpiła w drugiej połowie XIX wieku. Już będę szedł. I na początku XX wieku, kiedy to ziemie te znajdowały się w zaborze pruskim. W XX wieku i dwudziestoleciu międzywojennym, dokładnie w roku 1929, zamek przejęła kuria biskupia diecezji chełmińskiej. Biskupem był wówczas Stanisław Wojciech Okoniewski, a zamek był dalej odbudowywany. Dokonano remontu wszystkich istniejących skrzydeł zamkowych, a także powstało ze zgliszczy ponownie skrzydło zachodnie. Po wojnie światowej w zamku mieścił się dom opieki społecznej. W roku 1992 obiekt wszedł w posiadanie diecezji toruńskiej i od tego roku trwały prace remontowe. Remont zamku górnego ukończono w 2001 roku i od września tego roku do dzisiaj funkcjonuje tutaj diecezjalne centrum kultury i spory wkład w renowację zamku miała Fundacja Polsko-Niemiecka, co tam było pokazane właśnie na tablicy przy bramie z tym panonem. No i to w sumie byłoby na tyle. Jak to się dzieje w kierunku na Bydgoszcz czy też Gdańsk, warto odbić te parę kilometrów i zatrzymać się w tym miejscu i sobie po prostu zwiedzić. Cześć, czołem.